Moi kochani, akcja kolędników misyjnych jest już większości z Was bardzo dobrze znana. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, czym są kolędnicy misyjni, zapraszamy na kanał YouTube, gdzie możliwość obejrzenia krótkich filmików, które tłumaczą, na czym polega sens tej akcji i naszego działania. Akcja kolędników misyjnych 2021 poświęcona jest dzieciom w Azji Środkowej. Spoglądamy w kierunku Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Te dawne republiki byłego Związku Radzieckiego są terenami misyjnymi, podlegają bezpośrednio pod kongregację ewangelizacji narodów. Od misjonarzy pracujących na tamtych terenach wiemy, że jest tam ogromna bieda. Bieda, która sprawia, że większość ojców rodzin, a nawet nieco starszych chłopaków, pracuje za granicami kraju. Wiele dzieci przez to jest osamotnionych, osieroconych. Nie ma dla nich żadnej propozycji, gdzie mogłyby spędzać czas po szkole. Najczęściej niestety więc spędzają czas na ulicach, a możemy domyślać się, do czego to prowadzi. Misjonarze jako jedyni w tych częściach świata zakładają świetlice, zakładają centra spotkań, próbują organizować czas dla dzieci i młodzieży. Również katoliccy misjonarze są jedynymi, którzy prowadzą domy dziecka. Nie ma takiej instytucji, a przynajmniej na tyle dobrze zorganizowanej, aby pomagać dzieciakom w ich wzroście i rozwoju. Wreszcie trzeci, ogromny problem, który nam w XXI wieku wydaje się nie do pomyślenia. Wciąż jeszcze na terenach Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu dzieci niepełnosprawne nie mogą chodzić do szkół państwowych. Niezależnie od tego, jaka to jest choroba czy niepełnosprawność. Nikt w szkole publicznej takiego dziecka nie przyjmie, a innych szkół nie ma. Te dzieci spędzają czas zamknięte w swoich domach. I tutaj znów misjonarze starają się coś organizować, starają się dać tym dzieciom możliwość rozwoju i edukacji. Chcemy wspomóc dzieciaki na terenach Azji Środkowej. Chcemy wspomóc pracujących tam misjonarzy. Przede wszystkim naszą modlitwą, ale również ofiarami, które uda nam się zebrać. Nie wiadomo, w jaki sposób da się kolędować w tym roku. Sytuacja pandemii wciąż nas zaskakuje. Bardzo Was proszę o dwie rzeczy. O to, żebyście przestrzegali obostrzeń i reżimu sanitarnego, ale jednocześnie, abyście nie rezygnowali z akcji kolędników misyjnych, szukając możliwych w Waszych miejscowościach, parafiach i szkołach sposobów do powiedzenia dzieciakom, dorosłym, w swoich rodzinach, do powiedzenia o tym, że Chrystus się narodził. Nieście radość Bożego Narodzenia i mówcie o dzieciakach i misjonarzach w Azji Środkowej. Kolędnicy misyjni 2021, dzieciom w Azji Środkowej. Bądźcie z nami, bądźcie z papieskimi dziełami misyjnymi, bądźcie z Ojcem Świętym.